bardzo szczęśliwa. Things I thought there must be something more than this. Myślałam, że na pewno jest coś więcej niż to. So in Buddhism they say, you know, if you're too happy, you won't practice. If you have suffering, then you practice. W buddyzmie mówi się, że jeśli jesteś zbyt szczęśliwy, nie będziesz praktykował. Jeśli cierpisz, wtedy będziesz praktykował. Also they say a good situation is a bad situation. So I had a very good situation. So then my mind, well, what else is there? Również dobra sytuacja to jest zła sytuacja, a ja miałam bardzo dobrą sytuację, więc co dalej? So one time I was driving in the redwood forest and I took some LSD. Pewnego dnia jechałam przez las i wzięłam LSD. That time many people were taking LSDs. Very, it's like cigarette, only take LSDs. W tamtych czasach LSD było bardzo popularne, wiele ludzi brało, to było jak papierosy. So I had this big question, what am I doing just now? Miałam to wielkie pytanie, co ja teraz robię? And this very clear mind appeared, very clear, it said, you must go to the east, this California is the west coast, it said, you must go to the east coast and meet your teacher. Very clear. I pojawił się taki bardzo jasny umysł, który powiedział mi, musisz jechać na wschodnie wybrzeże, Kalifornia jest na zachodzie Stanów Zjednoczonych, więc musisz jechać na wschodnie wybrzeże i tam poznasz swojego nauczyciela. So also said one more thing, for 2 years I did not talk to my parents because we had this problem. So I also this voice said, you must go be kind to your parents and meet your teacher. Również przez 2 lata nie rozmawiałam ze swoimi rodzicami. Byliśmy w konflikcie i ten głos powiedział, musisz pojechać do swoich rodziców i pogodzić się z nimi i również musisz pojechać i poznać swojego nauczyciela. So this voice not inside my mind, not outside my mind. I ten głos był wewnątrz mojego umysłu, nie na zewnątrz. Where does it come from? Skąd się pojawił? Very interesting. Bardzo interesujące. I believe that. I believe that both those things are very important. Meet a good teacher, also be kind to my parents. Ja w to wierzę. Te dwie rzeczy były bardzo, bardzo ważne. Pogodzić się z rodzicami i poznać nauczyciela. So you should always listen, you know, sometimes everybody, sometimes they hear this very clear voice, you know, telling you what to do. Więc powinniśmy słuchać. Każdy z nas od czasu do czasu słyszy ten bardzo wyraźny głos, który mówi nam, co powinniśmy zrobić. So after only maybe 6 months, I'm living on the East Coast where my parents live, and my teacher's only a 10-minute drive from my parents' house. Więc przez 6 miesięcy mieszkałam na wschodnim wybrzeżu, tam gdzie mieszkali moi rodzice, a mój nauczyciel mieszkał tylko 10 minut ode mnie. I was thinking I have to go to New York or go to some special temple. At that time there's not so many Zen teachers, but there is one very good teacher in New York, so I thought, well, I'll work for a little while, then I'll go to this monastery in New York. Myślałam, że będę musiała jechać do Nowego Jorku lub gdzie indziej. Wtedy nie było wielu szkół Zen w Stanach, a w Nowym Jorku był jeden bardzo ważny nauczyciel Zen i myślałam, żeby pojechać tam. But this is amazing, almost like just so close. Zen Master Sung Sang has this little temple right near my parents. I to było niesamowite, że zaraz niedaleko domu moich rodziców mistrz miał swoją świątynię. So sometimes people think, oh, when you meet your teacher, that's something like electric, something, oh, my teacher. Więc ludzie często myślą, że moment, kiedy poznaje się swojego nauczyciela, jest niesamowity, elektryczny. But he's only this little man, and he has this undershirt, a t-shirt on. Not special clothes, and doing calligraphy on the floor.
A okazało się, że był to niski człowiek w podkoszulku, siedział na podłodze i kaligrafował. Also at that time I only thought this very famous Zen masters are Japanese, but he told me he was from Korea, so I think, Korea is not so important. Wtedy też byłam przekonana, że najważniejsi mistrzowie Zen pochodzą z Japonii, a on powiedział mi, że jest z Korei, więc pomyślałam, no może nie jest taki ważny, skoro jest z Korei. But he said, he told me, please, is he doesn't just a little bit of English, but he said, please, you come to my Dharma talk on Sunday. It's very important you come to my Dharma talk. I on powiedział do mnie w swoim angielskim, jest bardzo, bardzo ważne, żebyś przyszła na, w niedzielę na mowę Dharmy. To jest naprawdę bardzo istotne, przyjdź na mowę Dharmy. So when I heard this Dharma talk, then 100% I already understand that's my teacher. I gdy usłyszałam tą mowę Dharmy, w moment zrozumiałam, że to jest mój nauczyciel. So, this, if you want to understand this school, the Quantum School of Zen's teaching, then it's very simple. You just read Dropping Ashes on the Buddha. This is a maybe kind of a crazy book, but everything is in this book. Jeśli chcielibyście zrozumieć i dowiedzieć się więcej na temat szkoły Zen Quantum, przeczytajcie książkę Strzepując popiół na Buddę. Tam znajdziecie odpowiedzi. So, is that good? Czy to wystarczy? That answers your question. That's how I met him. To odpowiada na twoje pytanie. Tak właśnie go poznałam. So another question? Jakieś inne pytanie? Yes. Była mowa o dobrych i złych sytuacjach. Człowiek przeżywa tragedię, zaczyna praktykować, ale potem jego sytuacja życiowa się poprawia, pragnienie praktyki słabnie. Jego sytuacja się poprawia? Jego sytuacja się poprawia, pragnienie praktyki.